The power that flowed from within you into this enchanting realm of beauty and decay. O, panie! One są na trzecim poziomie! Ja pierdziulam, jak tu jest ładnie. Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Enshrouded. Jest to już trzeci odcinek bodajże. No i co? Tak jak powiedziałem, po tamte rzeczy nie poszedłem. W sumie nie mówiłem, tak? Powiedziałem, że pójdę. Ale nie poszedłem, ponieważ skupiłem się na tym, żeby między odcinkami pozbierać rzeczy na lotnie. No i sznurek to tworzymy oczywiście z włókna roślinnego, zamglone drewno wydobywamy tam, gdzie jest mgła i są drewna. No cóż, kto by się spodziewał. Futro zwierzęcia, no to zabijamy zwierzęta i zarodniki mgły są z mobków zwykłych. No dobrze, no ale teraz chciałbym właśnie... Oj, nie to. Chciałbym wytworzyć może właśnie tą lotnię, żeby w końcu móc sobie z niej korzystać. Może dzięki temu będę mniej umierał. To jest dobre, to chyba będzie dobry wybór. W ogóle dostałem jakąś iskrę, no to wiemy. W jaki sposób wyposaż się? Dobra. To też chcemy wyposażyć się, bo w sumie dlaczego by nie? Zardzewiały krótki miecz wyleciał mi z jednego z mobków. Otwórz. To chciałbym wrzucić tutaj, bo raczej tego nie będę używał. No i teraz pytanie, czy przyjacielu mój sympatyczny, powiedz mi, właśnie, futro zwierzęcia, sznurek. Ej, przynajmniej część ubrania już tego możemy zrobić. Także tak też uczynimy. Bardzo dobrze, że wygląda dobrze. No ale najpierw musimy wytworzyć troszeczkę przynajmniej tych sznurków. Zdyszkę, jak tak? Dobra. Platę, myślę. Resztki metalu. Nie mam resztek metalu, kurczę. To do wszystkiego są potrzebne resztki metalu. A nie, do tego nie. Tworzymy na łeb i na stópki. Ale nieintuicyjnie jest tutaj rozwiązane poruszanie się po ekwipunku. Nie zobaczmy, jak nasza postać wygląda. Brzydko. No ale cóż, na razie nie mamy za bardzo wyboru. Pytanko. Spacja i spacja jeszcze raz. Dobra. Tak się używa. Napijmy się wody, skoro tak, i zerknijmy jeszcze na chwilę, ponieważ powinienem mieć przynajmniej częściowo jedzonko. Pięknie. Jeszcze to sobie ugotujemy. No i pięknie, moi drodzy. Pieczone chude mięso. Zjedzmy. Niewiele nam to daje, niewiele. Spodziewałem się, że będzie znacznie więcej. A wrzućmy jeszcze to sobie do ekwipunku i zobaczmy, czy to nam da więcej. Typ pożywienia jest już aktualny. Dobra. A jak zwiększyć punkty zdrowia? Pewnie miksturą, kto by się spodziewał. No dobra, idźmy. Bo czas na... Co ja zrobiłem? Nie jestem pewien. Dobra, w każdym razie możemy iść. Może nie umrę tym razem. Fajnie się lata. Podoba mi się to. We mgle. No dobra. Tutaj są jakieś przedmioty. Co to takiego? Kula ognia. Amunicja kostura. O kurde, to mi się podoba. Gwoździe to też są fajne rzeczy, jak najbardziej. No i tak mamy wejść troszeczkę wyżej. Studnia eliksiru. Czyli to jest to miejsce, gdzie mieliśmy się dostać, tak czy inaczej. Grzybnie i węgiel. Czym są te żółte takie rzeczy? Tu zacząłem z czymś walczyć. O, panie! One są na trzecim poziomie! Kościu, czep się! Ej, zostaw! Andrzej! Patrzcie, jakie to wredne! Biegaj i tylko bije.
Dobra, to się udało. Jeszcze gdzieś jest łucznik. Co to wybuchło? Polipka. Ty strzelasz wybuchowymi. Ej, 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 kolego. Dobra, udało się zdobyć parę przedmiotów. Tu mam jeszcze jakąś skrzynkę. Kurde, to była... Nie, to nie jest skrzynka. Kurczę. To była ciężka walka. I mam wrażenie, że może być problem. Latarnie powrotu odnawiają twój czas, by przebywania we mgle. Stanowił w pobliżu, by wywołać ten efekt. Okej, okay, super. To akurat jest fajne. Nawet bardzo bym powiedział. Co ja mam tu w ogóle zrobić? Zadania. Pokaż na mapie studnia eliksiru za zarośnięty dół, który wypluwa po jeszcze zepsucie jej opary. Wejdź do jej wnętrza, aby znaleźć źródło tego zła i je wyeliminować. No dobra. I trzeba szukać wejścia do tej studni. To tutaj? Nie jestem pewien. Miał być zarośnięty dół i mamy zarośnięty dół. Teoretycznie jakby się zgadzało. No dobra, jestem chyba na samym dnie. Jak rozumiem. Czym to kuźwa jest? Splugawiony burzowy osiłek? To to? Ło! Strzelasz! Definitywnie nie podchodzę na bliżej. Dobra, nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Pop ma bardzo okrojoną ilość ataków. No i pięknie. Oczyść studnie. Uhuhuhu, skażony topór poziomu trzeciego i głowa splugawionego osiłka. Czym to kuźwa jest? Dobra, trzeba wyrzucić pewnie jakieś rzeczy z ekwipunku, bo podejrzewam, że może być ich za dużo. No dobra. Źródło naszych nieszczęść jest z korzeń mgły. Zniż go siekierą, byśmy mogli odetchnąć. Okej. Okay. To już nie jestem we mgle. No proszę. Jeszcze te ziomki strzylują. Dobra. Czyli zostało to chyba oczyszczone, jak rozumiem. Bo co mam teraz zrobić? Studnia eliksiru, nagrobek. I tu mamy nagrobek. Trzeba by było ich je znaleźć, te nagrobki. Ale to już jesteśmy blisko, to spoko. Nie wiem, czy mam jakiegoś questa. To, czy to jest lawa? Nie chcę próbować w to wchodzić. Przynajmniej póki co. No, kuferek pominąłem. Błyskawica pasterza. Bardzo chętnie bym to ogarnął, tylko nie mam miejsca w ekwipunku, gro. Dobra, to mi się podoba. Tylko ciekawe, jak się wytwarza te kule ognia. Bo to pewnie dość ważne. O Jezu, jak to pięknie wygląda. Spójrzcie na niebo. Wspaniale. Mimo tego wszelkiego światła dookoła. Jest to widoczne, przynajmniej, że... O, ale są przeciwnicy. Patrzcie, wyszli. A, bo jesteśmy w sumie w nocy. Moi drodzy, mówiłem, że chcę grać magiem, nie? No to właśnie chcę. Typ.
Dobra, ale robi się coraz bardziej problematycznie. Będziemy tak biegać, kolego? Dobrze, udało się. To sobie możemy zabrać. Co to jest? Dobra, chwilowo nie chciałbym chyba za bardzo tutaj gdzieś szarżować mocniej. Postarałbym się jednak tylko odzyskać część rzeczy moich, jeżeli będę oczywiście w stanie. Radzenie mgły, raczej tego nie chcę. Tam jest jeszcze głębiej jakieś wejście, patrzcie. Właśnie, pytanie się pojawia. Czy ja to mogę odebrać, czy nie do końca? Git, mogę. Moje rzeczy zostały zebrane. Wyjdźmy jeszcze stąd na chwilę. Zobaczmy, co Kowal teraz ma nam do powiedzenia. Musimy też wyjść ze mgły. Sieniedżyj! Oj! Oferuję na ołtarzach, by wzmocnić płomień. Niskie są rozproszone po całym świecie. Znajdziesz je w sanktuariach płomienia i kaplicach płomienia. No dobrze. Czy mogę? Mogę. Rdzeń mgły. Pięknie. To już dużo ładniej wygląda. Chyba. Nie jestem pewien. Rdzeń mgły razy 5 i płomień. Mam 1. Wzmocnij płomień, żywica i tak dalej, i tak dalej. Zresetuj punkty umiejętności. Raczej to na razie nie jest nam potrzebne. Dobrze, udało ci się oczyścić tę studnię, studnię eliksiru. Trzymaj tak dalej, a być może ludzie zaczną cię tu lubić. Oprócz ciebie nikogo tu nie ma, kolego. Dolina Żaru się zmieniła. Przed naszą erą rasa pradawnych zbudowała wieżę, by móc obserwować krainę. To pradawne iglice. Jedna z nich jest niedaleko stąd. Wejdź na nią i odkryj świat na nowo. O proszę, kolejne rzeczy jakieś takie ciekawe w miarę. Kolejnego piecu raczej nie chcę. Dobra. Szybkie przemieszczenie czynności. Przenieść. Uzupełnij stoszy. Sztoszy. Shift-F. Czy teraz ja wziąłem? Wziąłem to ze sobą, czy nie? Tak, ja to przenoszę wtedy do siebie. Raczej nie. Raczej nie. Raczej bym nie chciał. Zdeponuj sztosy. Czyli Shift-R. Dobra. Gwoździe możemy zrzucić. Kulę ognia. Chętnie bym się dowiedział, jak to wytwarzać. Drodzy. Skażony topór. To sobie nałożymy. No dobra. I łóżko. Chyba można było. Dobrze, dobrze. Zaraz pójdziemy na tą iglicę, gościu. Uspokój się. Gdzie to jest? Tutaj? Pradawna iglica. Dobra, tutaj. Pradawna krypta Kowal. Czyli to... Nie wiem, którędy. Może tędy jakoś, czy tędy? Zobaczymy, zobaczymy. Raport z budowy mostu. To też może być ciekawe. Tylko tak. Najpierw chciałbym stworzyć łóżko, o ile jestem w stanie. Włókno roślinne, sznurek, podarta tkanina. To już raczej będę w stanie zrobić. Nie mogę tak obrócić. Ale słabiutko. Nie będzie w ten sposób i śpimy. To nam przewija dzień, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Jeszcze raz to spróbujmy postawić. Może tym razem w po tej stronie, skoro tak. Dobra, i to chciałbym teraz podnieść. O. I teraz mamy fulla. No dobra, w ten sposób to się robi. A to chyba tyle, co mogliśmy zrobić. Coś tak czuję. No to chyba tyle nam zostaje. Pójść dalej, jak rozumiem. Bo innych rzeczy i tak nie mogę zrobić, mimo szczerych chęci. Naprawdę chciałbym właśnie stworzyć te kule ognia więcej. Ale chyba nie mogę. Wie? Dobra. Idźmy dalej jak tak. Pójdźmy do tej. Do tego miejsca. Naszej destynacji. 2 seconds later. No dobra, a jeszcze mogę wzmocnić płomień. Przynajmniej tak mi gra podpowiada. Żywica, smarć, kości... Esencja mgły, iskra, futro zwierzęcia. No dobra, smarć i kości potrzebuję jeszcze i powinno być dobrze. Dobra, kości już też są.
Więcej kości. Dobra, i znacznie więcej kości. I co tutaj mamy? A tu nie mamy nic. Po prostu jaskinia opanowana przez wilki. No trudno. Próbujmy teraz wzmocnić płomień i cyk. Pięknie, nowy poziom płomienia. Coś dostałem dziwnego. Nie jestem pewien co teraz. Iskra wiedzy rozgorzała w twym wnętrzu. Przygotuj się na odkrycie tajemnic przeszłości. Znajdź dwa pradawne obeliski w krainie wiosny, by poznać losy świata. Opowieść o zgniliźnie i ogniu. Prawdę znajdą tylko ci, którzy jej poszukują. Epicko. Epicko, moi drodzy. Płomień mamy 2 na 2. Rdzeń mgły. Nie wiem jeszcze skąd to dostać. Wosk, sól, iskra, zamglone drewno, krzemień, węgiel drzewny, głowa matrony grabieżców. Okej. No dobra, no to mamy dodatkowe questy z tego co widzę. Ale to fajnie, fajnie. To mi się podoba bardzo. Tutaj jednak, żebym sobie pogotował troszeczkę przynajmniej. No dobra, powinno być git, przynajmniej na razie. Może bandaże bym zrobił. Ja jestem w stanie wytworzyć bandaże. Bandaże. Sznurek i podarta tkanina, także tak, stwórzmy. Czekaj, czekaj, tu jest jeszcze jeden quest. Mój blask i ciepło sięgają jeszcze głębiej w mrok. Dzięki tobie, dziecię płomienia, mam dość siły, by chronić twój dom, gdy zapragniesz go rozbudować. Dziękuję. Ulepszenia bazy. Dobra. Nie, na razie nie, na razie nie. Idźmy w tamtą stronę, ponieważ chciałbym dotrzeć do tej pradawnej iglicy, nim znowu będzie ciemno. Patrzcie, tu wilk się w ogóle spełni. W sumie to dobrze. To jest ta pradawna iglica? To takie jebitne toto? Takie duże? O, panie. Jak szedłem w nocy, to tego nie widziałem. No i git, udało się. O! Ten gościu się zrespił. Ale to dobrze. To znaczy, że tamci gościowie też powinni się zrespić. Tak, tak myślę, przynajmniej. Podejdziemy tutaj. Są przeciwnicy, a to z kolei jest bardzo dobrze. Dobra, nie dało się podkraść. Dobra, i gdzie jest jeszcze jeden? Tam jesteś, koleżko. Dziękuję. Daj mi swój metal i możemy rozejść się w pokoju. Dziękuję pięknie. No to co? Tam głębiej jest jeszcze jeden przeciwnik, ale to już chyba za dużo zachodu. Okej. Okay. To są przeciwnicy. Oho. Ale nic z niego nie wypadło. Rój pszczół czy coś takiego. No dobra, idźmy dalej. Wolfen? Niech i tak będzie. Jezus, surowe mięso wilka. Dristu, co ty ogarniasz? Znaczy, dlaczego nie ogarniasz? Może tak. Jak tędy wejść? Co ja muszę rozwalić, żeby tędy wejść? Aha, Haxino. No co to już mieliśmy? To już mieliśmy. Ło! Opie. Uj, uj, uj. Nie to chciałem zrobić. Masz w ogóle śmieszną maskę, kolego. Dobra, i tamtego ziomka jeszcze bym jakoś próbował złapać. Tędy może? No i się udało, pięknie. O, i to jest strzała ze złomu. Jeżeli chodzi o te diamenciki jakby przy danych rzeczach, to właśnie są wskaźniki, jak coś jest rzadkie. Włączyłem to, można to włączyć w ustawieniach sobie.
Zobaczmy. Wyobraź to sobie. Na horyzoncie dostrzegasz zatopione kamienne filary, przesłonięte kopcami ziemi. Rozciągają się ku niebu niczym kamienne kości palców tytana, znak ukrytego grobowca. Schody wewnątrz prowadzą w ciemność. Z pochodnią w ręku schodzisz w dół, w niepewność, w strach. Jednak twoje poszukiwania prowadzą cię głębiej. Chorobliwy skarb wzywa cię, pozostawiony, by zgnił w kurzu. Czy to klejnoty rodzinne, pamiątki z odległych wybrzeży? Cokolwiek to jest, mój przyjacielu, będzie to fundament naszego imperium. Kamieniem węgielnym fortecy wzniesionej w przelanej krwi. Brzmi dobrze? Znam przybliżoną lokalizację. Jeżeli przedejmiesz się poszukiwań, Girit, podzielę się towarem. Zgoda? Okej, coraz ciekawiej to się zapowiada, szczerze. Długi leśny łuk, fajnie. Fajnie. Tylko nie mam naboi do łuku. W sensie strzał. Także na razie nam to jest bez sensu. Nie jestem pewien, czy tamte w ogóle rzeczy możemy rozwalić. Cześć, baran. Innych strzał raczej na razie nie mogę. Ale jeżeli ogarniemy sobie więcej gałązek, to myślę, że coś podziałamy na tym punkcie. Fioletowe owoce. Dużo fioletowych owoców dostajemy, ale nie to jest moim zmartwieniem. Chciałbym właśnie to. Dobra. Nie mogłem go trafić. Dobra, udało się. Znacznie łatwiej się poluje właśnie z tym łukiem. Ogólnie z łukiem się łatwiej poluje. Jakby się zastanowić, ma to sens. Nieszczęścia uderzają jak piorun. Błyskawice rozpalają niebo. To moje jedyne źródło światła. Odkąd ogień został ugaszony przez bezlitosną ulewę. Oczywiście widziałem zbierające się chmury, zanim wyruszyłem przeszukiwać ukryty grobowiec. Czułem zagrożenie w powiewie wiatru. Pomimo znaków ostrzegawczych zmusił mnie do wyruszenia w drogę. Możesz przeczekać burzę, ale woda może zatopić nasz skarb w błocie. Zniesiesz widok zmywającego nasze imperium, Gerit? No... Och, ten diabeł o srebrnym języku. Grobowiec jest blisko, ale wiatr i deszcz powstrzymują mnie przed przejściem dalej. Te skrzypiące drzewa ledwie mnie chronią, więc na pewno będę przemocony. Też przemoczony. Tekst kończy się nagle. Okej. No, się nie dziwię, że się skończył nagle. Coś jebło. Dobra, idźmy dalej. Włókna roślinne też są fajne. I tak myślę. Jad Aureali, Aureolarii. Dziwna nazwa. No dobra, ale to już jest druga wzmianka o ukrytym grobowcu i bardzo bym był rad dowiedzieć się, gdzie on jest dokładnie. Co to takiego? Nie wiem. Dobra, mamy jakąś kulkę. Ładnie to wygląda, jak lawa dookoła. O, proszę bardzo. Hello, my friend. Użyjmy. Zobaczmy, gdzie nas to przeniesie. Rozumiem, że wyżej. Mam taką nadzieję, że wyżej. Okej. Jakieś pradawne rzeczy. Niektóre drzwi są zamknięte, lecz możesz je otworzyć, jeżeli znajdziesz i wciśniesz właściwy przycisk. Okej, w ten sposób to ma działać. Skrzyneczka. Bardzo fajnie. Różdżka ucznia. Proszę. Już lepszą różdżkę mamy. Fajnie. Pytanie, czy tu będzie na zasadzie dropu to działało, czy... W sensie girowanie się jakby, nie? Czy mogę wytwarzać też te lepsze przedmioty? To mnie zastanawia dość mocno. I chciałbym to wiedzieć. Tędy można wyjść wyżej. Spróbujmy. Nie, tu nic nie... O, tam są rzeczy. Ale tam też nie wejdziemy. I słyszę jakieś... Ojoj. Ojoj, ładnie tu. Ale ojoj. Jak ja mam wejść wyżej? Gdzieś tam na pewno coś się dziuba. Ale tu nie ma dalej schodów.
ma to sens. To też mogę otworzyć, dobrze. Tam coś jest, chyba nie. Nie wygląda, żeby tam było. I tu jest też przejście wyżej. Zobaczmy tutaj jeszcze. Okej. A tu już nic nie ma. Okej, kolejne miejsce. Lawa. Raczej nie fajnie. Tam można wejść wyżej. Próbujmy. Tu mamy kolejny przycisk. Okej, ale to nic nie robi, jak uderzamy. Dobra, kolejny kuferek. Mistrzowska buława. To też mi się podoba. Pewnie, dlaczego by nie? To jest fajna siekierka. Hop, hop. Fajne, fajne. Dobra, udało się. Przez chwilę miałem troszeczkę zawał. Tam to się otwarło. Tu też mamy przejście dalej. Okej. Tutaj nic ciekawego nie ma. Rozumiem, że tego mam teraz użyć. Bo tu nas nie było chyba. Mamy drzwi. Ajajaj, dobra, nie było źle. Nie zadało to aż takich obrażeń, jakie myślałem, że zada. To tu mamy też jakieś ciekawe wejście. Dość ukryte, dość niewidoczne. Dobra, coś otwarłem. A, dwa przyciski trzeba, dobra, do kuferka. Rozumiem. Okej. Dobra, jak ja mam się tam dostać? A, okej, jest coś takiego jeszcze jak skok sprinterski. No dobra. Orzeł. Panie! To jest coś, co te tygryski kochają chyba najbardziej. No ale weź, skocz na to, przyjacielu mój miły. Dobra, dasz radę. Wierzę w ciebie. Nie zatrzymuj się, cholera jasna, no. Udało się. Użyj. O, tak. Ha, kuferek otwarty, moi drodzy. To jest to coś, co ty... Jeszcze jakiś ciekawszy uczek. Patrzcie. Pod B. Ten miał jeden. Ten ma cztery aż diamenciki. Znaczy, znacznie lepszy powinien być, tak myślę. Wyposaż się, jak najbardziej. Jak wygląda? Wygląda jak łuk. Także bez rewelacji. Dobra, idźmy wyżej, jak tak. O, proszę! Szybka podróż została odblokowana. To mi się podoba. Welcome. Tu też mamy ogień. Obcuj z płomieniem. Te pradawne iglice odblokowują szybką podróż po całym świecie i odkrywają pradawną wiedzę o Dolinie Żaru. Ruszaj naprzód, dziecię. Kraina musi zostać odnowiona. Ja pierdziulam. Jak tu jest ładnie. Podoba mi się. Nie mogę się zdecydować, która strona jest ładniejsza, szczerze powiedziawszy, ale rozumiem, że z tego miejsca mogę... szybować tak na dobrą sprawę gdziekolwiek zechcę.
Najchętniej podejrzewam do kolejnej iglicy. Okej, dobra. Tam są jakieś ruiny, kurde, klasztor. Jak to wygląda w ogóle na mapie? Tutaj, szybka podróż, pięknie. O, poszukiwanie ukrytych grobowców, bardzo chętnie tam zajrzymy. No ale to już sobie zostawimy na przyszły odcinek. Ja niniejszym bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę nie żałujcie. No i co, do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Także hej, cześć i czołem, pa!